Człowiek, który myśli tylko o budowaniu murów, gdziekolwiek miałyby one być, a nie o budowaniu mostów, nie jest chrześcijaninem. Jeśli pytacie mnie, czy głosować na niego, czy nie mieszajcie mnie do tego. Mogę jedynie powiedzieć, że z tego, co słyszę, nie jest on chrześcijaninem. Lider wyścigu do fotela prezydenckiego w USA nie pozostał papieżowi dłużny. Na spotkaniu z wyborcami w południowej Karolinie zapewnił, że jest dobrym chrześcijaninem, a Franciszek został wprowadzony w błąd i powinien prosić w swoich modlitwach Boga, żeby to właśnie on, Donald Trump, został prezydentem USA. Jeśli Watykan zostanie zaatakowany przez państwo islamskie, co jak wszyscy wiedzą jest jego ostatecznym celem, zapewniam was, że papież nie tylko będzie chciał, ale będzie się modlił o to, żeby prezydentem USA był Donald Trump. W trakcie rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Ojciec Święty zasygnalizował również, że Kościół katolicki jest otwarty na uchylenie zakazu antykoncepcji w obliczu epidemii wirusa Zika, który znacznie zwiększa ryzyko urodzenia dziecka z poważnymi wadami rozwojowymi, m.in. małogłowiem. Antykoncepcja jest zawsze złem. Jedynym, co jest dopuszczalne w sytuacji, kiedy istnieje zagrożenie wirusem Zika dzieci poczętych, jest naturalne planowanie rodziny. Franciszek wspomniał, że już w przeszłości zdarzały się przypadki, kiedy Kościół uchylał bezwzględny zakaz antykoncepcji.